Poniedziałek, 20 lutego, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Prezydent Piotrkowa po raz kolejny apeluje do premiera, o tym m.in. w dzisiejszym wydaniu. W informacjach powiemy również, dlaczego warto mieć kartę mieszkańca. Nie zabraknie także weekendowych wydarzeń kulturalnych. W miniony wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ograniczającą wzrost cen ciepła systemowego dla odbiorców. Zgodnie z zapisami noweli, wspomniany wzrost nie może być większy niż 40% netto w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 roku. O wprowadzenie takich rozwiązań do władz centralnych prezydent Piotrkowa Trybunalskiego apelował wielokrotnie. Teraz apeluje do premiera w kolejnych kwestiach związanych z obniżeniem rachunków za ciepło. A jest to obniżenie podatku VAT do poziomu 5% oraz objęcie przedsiębiorców rekompensatami za rachunki za ciepło. Przepisy w postaci wdrożenia nowelizacji ustawy w zakresie niektórych źródeł ciepła weszły już w życie i w ciągu najbliższych dni prezes Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie ustali dla każdego przedsiębiorstwa ciepłowniczego w kraju taryfy wytworzenia i dostarczania ciepła. Po poznaniu tych cen elektrociepłownia Piotrków poinformuje o tym wszystkich zarządców nieruchomości, do których dostarcza ciepło systemowe. Wówczas spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS ustalą wysokość zaliczek na ciepło systemowe. Wprowadzenie nowelizacji było niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ przełoży się to na niższe rachunki za ogrzewanie mieszkań. Wspomniana nowelizacja ustawy ma przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie, ale nie rozwiązuje ona kwestii obniżenia kosztów o podatek VAT. W tym roku wzrósł on decyzją rządu z 5% do 23%. Podniesienie stawek podatku również powoduje wzrost cen, a w efekcie kosztów dla mieszkańców. O obniżenie stawki VAT, ale też o wprowadzenie mechanizmów, które mają chronić przedsiębiorców, którzy również znaleźli się w trudnej sytuacji, a których rekompensaty za rachunki za ciepło nie dotyczą, zaapelował prezydent Krzysztof Chojniak. Apel skierował do premiera RP Mateusza Morawieckiego. W apelu czytamy. Dziękując za reakcję, ale również za odpowiedź na moje pismo, pragnę zwrócić uwagę jeszcze na dwie bardzo istotne kwestie. Wciąż niezwykle ważne jest obniżenie stawki podatku VAT na ciepło do ubiegłorocznego poziomu, to jest do 5%. Byłoby to istotne odciążenie mieszkańców borykających się z powszechnym wzrostem codziennych kosztów życia. W niezwykle trudnej sytuacji znajdują się obecnie przedsiębiorcy. W wyżej wspomnianej noweli ustawy nadal brakuje mechanizmów, które miałyby ich chronić przed drastycznymi podwyżkami rachunków za ciepło. Zwraca się do mnie wielu właścicieli firm, którzy ogrzewają lokale ciepłem systemowym. Szczególnie są to drobni i średni przedsiębiorcy. W rozmowach zwracają uwagę, że wraz z początkiem roku ich rachunki za ogrzewanie wzrosły o kilkaset procent. Właściciele firm zaznaczają, że za chwilę nie będzie ich stać na najem lokali, a prowadzenie działalności gospodarczej stoi pod znakiem zapytania. W imieniu mieszkańców mojego miasta apeluję o pilne zajęcie się powyższymi sprawami i niezwłoczne wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Skuteczność i szybkość działania w powyższych kwestiach jest niezwykle ważna i potrzebna. W tym roku chętnych na otrzymanie tej karty jest bardzo wielu. Można powiedzieć, że mamy prawdziwy boom. A to dlatego, że karta mieszkańca to sposób na oszczędności w portfelu bez rezygnowania z ulubionych przyjemności jak teatr czy basen. Podpowiadamy, jak ją wyrobić i gdzie można liczyć na ulgę dla mieszkańca. Ci, którzy kartę mieszkańca już mają, chętnie z niej korzystają i chwalą sobie takie właśnie rozwiązanie. Jeżdżę komunikacją miejską i już z tego skorzystam. Bo będzie bilet tańszy. Przede wszystkim o tym pomyślałam tak na szybko, no. A co więcej, no nie wiem. Myślę, że dobra sprawa. Do tej pory wydano ich już blisko 6 tysięcy i ostatnio chętnych nie brakuje. To powoduje kolejki. Dziś, żeby odebrać kartę, trzeba czekać około 2 tygodni. Kartę można wyrobić, jeśli jest się mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego i tu opłaca się podatki. To forma programu lojalnościowego dla piotrkowian. To właśnie dla posiadaczy karty przygotowano specjalny program zniżek. Z kartą można taniej korzystać z wydarzeń sportowych czy kulturalnych oraz taniej jeździć komunikacją miejską. Piotrkowianie
można powiedzieć, lawinowo ruszyli po ten dokument, ponieważ on uprawnia do szeregu zniżek, jeśli chodzi o ofertę korzystania z naszych chociażby obiektów sportowych, mam tu na myśli chociażby basen, ale nie tylko, ponieważ posiadacz karty mieszkańca mniej zapłaci za spektakle w MOK-u, za wstęp do Piotrkowskiego Muzeum, czy za skorzystanie z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do programu lojalnościowego dołączają się także firmy prywatne. Szczegółową listę miejsc oferujących zniżki dla posiadaczy karty mieszkańca można znaleźć na stronie piotrków.pl, a jak stać się jej posiadaczem, kartę można wyrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób tradycyjny, o którym Pani wspomniała, czyli udać się do urzędu i złożyć takie dokumenty wraz z pierwszą stroną PIT-u. Natomiast można również złożyć dokument w wersji elektronicznej za pośrednictwem naszego portalu miejskiego piotrkow.pl. Piotrkowska karta mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Jej okres ważności to 2 lata. Zagadki logiczne i rebusy naukowe, a do tego mnóstwo dobrej zabawy dla całej rodziny. To wszystko czekało na piotrkowian w Mediatece 800-lecia, która w ten weekend zorganizowała obchody Dnia Nauki Polskiej. Wydarzenie Wielka Feta u Kopernika przyciągnęło do Książnicy mnóstwo fanów zagadek. Właśnie się dowiedzieliśmy, że mamy iść do działu gier planszowych, bo odgadliśmy hasło Był sobie kosmos, gra planszowa, więc lecimy tam, bo chcemy wygrać. Wygrać sobotnią przeprawę naukową w Mediatece wcale tak łatwo nie było. Rebusy i zagadki na temat Mikołaja Kopernika to był nie lada orzech do zgryzienia, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Walka była jednak zacięta, a i było o co grać. Na zwycięzców czekały wyjątkowe nagrody, m.in. vouchery na wystawę Centrum Nauki Kopernik. Teraz 7. Tak. Był sobie kosmos, gra planszowa, planszówki. Rebusy są, no i zadania. Te zadania są trudne? No na końcu będzie takie trudne, no 10 jest takie trudne. No inne nam łatwo poszły. Czego się można nauczyć z tej gry? Informacji o Mikołaju Koperniku na pewno i poszukiwania rzeczy w bibliotece. A to łatwo zapomnieć chyba. Dokładnie. Podczas naukowej rywalizacji można było nie tylko zgłębić swoją wiedzę na temat najsłynniejszego polskiego astronoma, czy nauczyć się sprawniej poruszać między książkowymi regałami. Na piotrkowian czekały także wyjątkowe doświadczenia naukowe, które były dużą frajdą dla najmłodszych. Jednak tego dnia najważniejsza była wiedza o Mikołaju Koperniku, którego postać dzieci zapamiętają na długo. Z czym są związane te zagadki? Z książkami i z Kopernikiem. A w ogóle wiecie, kto to był Kopernik? Ten, który odkrył, że Ziemia się kręci. Wokół? Czego? Słońca. O czym są te podchody? O kim? O Mikołaju Koperniku. Wiesz, kto to był? Astronauta. Na tych, którzy wykazali się dużym sprytem i bogatą wiedzą, czekało ostatnie zadanie, czyli krzyżówka. Wszyscy, którzy dotarli do ostatniego punktu naukowych podchodów, mogli odwiedzić wystawę Sowa bezpłatnie. Organizatorzy Wielkiej Fety u Kopernika już zapowiadają, że podobne wydarzenia będą się w Mediatece powtarzać. Mamy tutaj Sowę, czyli taki element Centrum Nauki Kopernik. Mamy z nimi współpracę, też również teraz w ramach, można powiedzieć, SRO. Więc mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą się tutaj działy i że będzie tak duży odzew jak dzisiaj. Wielka Feta u Kopernika zorganizowana została w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej. Karnawał to czas bali i koncertów. Kończą go ostatki, a te w tym roku przypadają na dzień 21 lutego, czyli dokładnie jutro. To już ostatnie chwile na huczne bale, które są tradycją karnawału. Podobnie jak i karnawałowy koncert Państwowej Szkoły Muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim, który rok rocznie odbywa się właśnie w czasie karnawału. Nie inaczej było i w tym roku. Tradycyjnie również i w tym roku aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie podczas koncertu szkoły muzycznej wypełniona była po brzegi. Publiczność powitał kwartet saksofonowy, a skoro karnawał, koncert rozpoczęto sambą. To było dopiero preludium. Moc ze sceny popłynęła wraz z pojawieniem się na niej Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej i Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia.
Piotrkowscy muzycy na ten karnawałowy koncert przygotowali utwory tych największych, Strausa, Wieniawskiego czy Piazzoli, ale nie zabrakło też współczesnych przebojów zespołu Queen oraz motywów z musicali Evita czy Nędznicy. Na karnawałowy koncert piotrkowian zaprosił Uniwersytet Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowska Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Ostatni weekend karnawału można było spędzić na balach, ale dla nich bal to za mało. Oni lubią wysiłek i zimną wodę. Dla nich najlepszą formą spędzania czasu przed ostatkami był karnawałowy bieg morsa nad Zalewem Cieszanowickim. Ta impreza zapewnia wszystko. Dobrą zabawę, okazję do biegania, a w jego trakcie morsowanie w karnawałowych strojach. Bieg leśnym duktem przy zbiorniku wodnym to jedno z zadań postawionych w trakcie karnawałowego biegu morsa. Ale nie jedyne, bo jak na morsi bieg przystało, nie mogło zabraknąć elementu wodnego. Biegające morsy w trakcie 5-kilometrowego biegu czterokrotnie musiały trasę pokonać w wodzie. Który moment biegu będzie najtrudniejszy? Myślę, że wejście do wody za którymś tam już razem, bo jednak to jakieś tam wychłodzenie organizmu, więc myślę, że to będzie ten najgorszy moment, ale damy radę. Biegnięcia do wody się nie boję, ponieważ morsem jestem już czwarty sezon, także woda to jest moim drugim domem. Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest po wyjściu z wody. Im mniej ubrań, tym lepiej. Po prostu ten bieg jest ciężki. Jeżeli mamy na sobie dużo ubrań, ten bieg jest ciężki. Męczymy się, bo każdy, no wiadomo, że mokre ubrania sprawiają po prostu ciężkość biegu. Dlatego pan do biegu sotę widzę. No raczej tak. No może w koszulce, ale jeszcze nie wiem. Raczej bez. Każdy miał swój pomysł na ten bieg. I tak jedni biegali na morsa w stroju kąpielowym, inni wybierali strój dedykowany biegaczom, a jeszcze inni wpisali się w nurt karnawałowy i przywdziali przebrania. W biegu udział wzięła zwariowana gospodyni. Pani gospodyni kogoś goni? Tak, gonię! Gonię! Dużo ludzi gonię! W niecodziennym dla siebie klimacie znalazł się też Fred Flintstone. Ciężko wymówić. Była też i pielęgniarka. Jak się biegnie? Super! Ciepło! Karnawałowy bieg morsa to kolejna morsia impreza promująca zdrowy styl życia, ale również łącząca morsy i biegaczy z całego kraju. Po co to robicie? Dla fanów. Cieszymy się tym, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby można było pobiegać i spędzić ten czas w niedzielę w takim dobrym, wariackim gronie. Największą nagrodą była dobra zabawa, choć nie brakowało i ambitnych biegaczy walczących o najlepsze noty. Patronem medialnym biegu była telewizja Piotrków. Za nami kolejne spotkanie z teatrem dla najmłodszych. Tym razem w ramach cyklu Niedzielne Teatralia na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpił teatr Lalek i Graszka. Ze złotego jajka wcale nie musi wykluć się szczęśliwa kura. O tym najmłodsi piotrkowianie mieli okazję przekonać się podczas niedzielnego spektaklu, w którym chytry plan okazał się nie do końca sprawdzony. Wilk i chytra lisica wpadają w niemałe tarapaty, kiedy zamiast bogactwa ściągają na siebie balast w postaci niesfornego kogucika, którego trzeba wychować. Przedstawienie na motywach bajki Władimira Orłowa to była opowieść, z której dzieci mogły dowiedzieć się, że nawet ktoś bardzo zły może się zmienić w dobrego i kochającego. Nie zabrakło autorskich piosenek śpiewanych na żywo i co najważniejsze, uśmiechu na twarzach małych widzów. Następne spotkanie z teatrem z cyklu Niedzielne Teatralia już za miesiąc. Mickiewiczowskie dziady w fotografiach Magdaleny Rybi można oglądać w kościele akademickim Panien Dominikanek. Wernisaż wystawy odbył się w piątkowy wieczór. Miłość, nienawiść, ból, rozczarowanie, emocji płynących z tych zdjęć jest wiele, a wszystko to w swoich fotografiach pokazuje właśnie Magdalena Rybi, która dokumentuje spektakle Teatru Wierszali. Każdy kadr to odrębny fragment sztuki, które w połączeniu dają jej ogólną wizję. Dzięki tym zdjęciom odwiedzający wystawę mogą poczuć klimat i przesłanie sztuki. Staram się złapać jak najlepsze kadry i uchwycić jak najlepsze chwile i takie momenty, które są jakoś ekscytujące, które mogą później przypominać nam o tym spektaklu, o tym wydarzeniu.
Tym razem dziady wystawiane przez Teatr Wierszalin z Supraśla stały się fotograficzną inspiracją Magdaleny Rybi, ale to nie jedyny spektakl teatru, który udokumentowała fotografią. Każde przedstawienie tej grupy już od wielu lat zamyka w kadrze swojego aparatu. I właśnie podczas spotkania z aktorami teatru, które towarzyszyło tej wystawie, opowiadano o wzajemnych inspiracjach, a jest ich wiele. Bowiem Teatr Wierszalin to głośny zespół teatralny, założony w 1991 roku przez reżysera Piotra Tomaszuka. To są wyjątkowi ludzie, którzy tworzą Teatr Wierszalin, aktorzy. Dyrektor Piotr Tomaszuk, który też jest takim duchem i tutaj twórcą tego pięknego miejsca. Chciałabym, żeby poprzez te obrazy, poprzez kadry ze spektakli widzowie mogli zobaczyć tą aurę, tajemniczość, ten klimat, który tam jest. Teatr z powodzeniem realizuje projekt Objazd Mickiewiczowski wzorem Reduty, nawiązując do idei upowszechniania teatru i kultury polskiej, jaka przyświecała wyprawom organizowanym w dwudziestoleciu międzywojennym przez Redutę, pierwsze polskie laboratorium teatru. Jak pracuje Teatr z Supraśla, zobaczyć można to m.in. na tej wystawie, na którą zaprasza Kościół Akademicki Panien Dominikanek. Jak wyglądało życie ludów Afryki i Ameryki Południowej? Czym się posługiwali? Jakie nosili stroje? Jakich naczyń używali? To można zobaczyć na wystawie Utracone, odzyskane w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Prezentowane eksponaty to część zbiorów, które udało się odzyskać po ich kradzieży z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w czasie II wojny światowej. Ubrania, naczynia, do tego biżuteria, ale nie brakuje też tkanin, narzędzi czy broni. Przedmioty prezentowane na wystawie Utracone, odzyskane przenoszą oglądających w świat rdzennych ludów Afryki i Ameryki Południowej. Eksponatów jest ponad 800. Pierwotnie zamysł był pokazania 1000 eksponatów, jednakże możliwości lokalowe są ograniczone Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, stąd zdecydowaliśmy się na 800 eksponatów. Co można tutaj zobaczyć? Można zobaczyć eksponaty, które prezentują bogatą kolekcję zbiorów z Ameryki Południowej, z Afryki. Są to przede wszystkim maski, instrumenty muzyczne, instrumenty ceramiczne, tkaniny, ubrania. Prezentowane zabytki są cenne nie tylko ze względu na pochodzenie. To kolekcja, którą udało się odzyskać po rabunku w 1940 roku przez Niemców. Przez dziesiątki lat muzealnicy poszukiwali tych eksponatów. Dopiero w 2015 roku pojawiła się informacja, że część tej olbrzymiej kolekcji z Muzeum Archeologicznego Etnograficznego znajduje się w Getynce. Oglądający wystawę nie tylko podziwia piękno prezentowanych przedmiotów i dowiaduje się historii plemion Afryki i Ameryki Południowej, ale również poznaje historię odnalezienia i odzyskiwania zbiorów. Możemy tutaj zobaczyć przede wszystkim w pierwszej części zabytki, które zostały w ogóle ocalone przed wywozem, ponieważ pracownicy muzeum, wówczas Miejskiego Muzeum Etnograficznego, udało im się ocalić 160 obiektów w ogóle przed wywozem, przed okupantem. Następnie w 1967 roku udało się odzyskać 306 zabytków właśnie z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, które wróciły do nas z Gracji Muzeum w Lipsku. I w 2016 roku kolejne 337 obiektów, również z Ameryki Południowej i akurat z Afryki, które przyjechały do nas z Getyngi. Niemcy z racji swojego porządku, który mają w naturalny, w momencie kradzieży zrobili pełen spis tego, co wywożą. W związku z tym po zakończeniu wojny można było łatwo stwierdzić, co zostało zabrane do Niemiec. I dosyć szybko nastąpiła pierwsza lokalizacja przedmiotów. No, trwało to oczywiście potem 20 kilka lat, zanim one wróciły do Łodzi. Pierwsza transza w 1967 roku. No i potem kolejne 40 lat, czy nawet więcej, do następnego powrotu w 2016. Więc na pewno nie jest to proste, ale wiemy, że jeszcze jest trochę do odzyskania. Piotrków Trybunalski jest pierwszym miastem, w którym zbiór jest prezentowany. Wcześniej nie opuszczał Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
22 artystki, których życie i twórczość nieodłącznie wiążą się z Piotrkowem Trybunalskim, w miniony piątek zagościły w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Zagościły tam także ich prace. Wszystko z okazji wernisażu wystawy Artystki Obecne. Tkaniny artystyczne, fotografia, malarstwo, szkło artystyczne czy grafika. Na tej wystawie każda z artystek pokazała to, co najbardziej ją charakteryzuje i wyróżnia. I choć panie obecnie są na różnym etapie swojej artystycznej drogi, działają i mieszkają w różnych miastach Polski, to wszystko zaczęło się właśnie tu, w Piotrkowie Trybunalskim. Wystawa pokazuje, jak liczne grono tworzą piotrkowskie artystki. Pomysł na taką prezentację wyszedł od dyrektora Ośrodka Działań Artystycznych, który jednocześnie został też kuratorem wystawy. Pomysł narodził się po Wigilii Artystycznej, czyli można powiedzieć, że w grudniu. Ubiegły rok to był rok jubileuszy i te jubileusze obchodzili głównie panowie. Ja miałem taki niedosyt po tym roku, że zabrakło mi właśnie pani. Zabrakło piotrkowskich artystek, a wiedziałem, że tych pań jest naprawdę wiele. Choć przygotowanie tej wystawy, jak podkreślał Andrzej Hoffman, nie było łatwym przedsięwzięciem, od pomysłu do wernisażu minęły zaledwie 2 miesiące, wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Duża zasługa w tym artystek, które zdecydowanie odpowiedziały na zaproszenie. Zresztą, jak podkreślały, ten pomysł nie mógł się nie spodobać. Pomysł fajny, bo w jednym miejscu można zobaczyć jednocześnie prace, które przedstawiają osobowości różnych kobiet, tak? Bo przecież oprócz tego, że jesteśmy artystkami, kobietami z różnymi doświadczeniami, przeżyciami takimi duchowymi i naszymi takimi właśnie przemyśleniami, i każdy może to zobaczyć w naszych pracach. Pomysł godny polecenia innym galeriom, ale też i do podziwiania, bo przecież każda z nas mamy w ogóle podobną wrażliwość. Ale jak różny stosunek do otaczającej nas rzeczywistości, do świata i w jak różny sposób potrafimy to pokazać w swojej twórczości. Ale nie tylko zaprezentowanie swojej twórczości i skonfrontowanie jej z pracami innych artystek było istotne dla pań na tej wystawie. Ja ogólnie bardzo lubię takie inicjatywy, kiedy możemy się spotkać. Ja tak do Piotrkowa przyjeżdżam wspomnieniowo mocno. Cieszę się, że tak się odnowiły te kontakty też. Dla mnie to jest też okazja do tego, żeby właśnie powspominać. Cieszę się, bo spotkałam moje koleżanki, z którymi już od lat się nie widziałam. Zobaczyłam, co one robią. I to fajne są rzeczy. Fajni ludzie. Tak więc były wspólne zdjęcia, kwiaty i niekończące się rozmowy. Wystawy można oglądać do 19 marca i jak zapewniał Andrzej Hoffman, nie będzie to ostatnie spotkanie z piotrkowskimi artystkami. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.